Dobra, słuchajcie, ja powolutku sobie wybieram podziały. Mam pomysł na tą fryzurę. Też powiem wam, dlaczego takie wybrałem, a nie inne podziały. Na razie to będą takie podziały, które będą na szybko zrobione. Pod tym będą jeszcze podsekcje. Where is my clips? Thank you. Yes. Today, speak only English, okay? So... Oczywiście żartuję. Nie wiem, gdzie opłatę to jest spróbować. Czy nie zrozumiałem nic z moim angielskim? Pani Żaneta Wypych, ja też wyszłam z pracy w drodze do domu. Myślę, że jak każdy z was. Także będzie się dołączać zaraz po 20 więcej osób. Także więcej osób się przywita, tym większe będą zasięgi. Bardzo proszę, jeśli możecie się przywitać. Pani Aneta Janik, witam i pozdrawiam z Look Barber Shop. Witam serdecznie, oczywiście. Krzanów ze mną. Pani Joanna Jędrzejczak, dobry wieczór. Józefu, witam cię serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj długie włosy, a za bardzo specjalnie za krótko nie mogę oszczyc. Dostałem jakieś tam przyzwolenia, ale to też są przyzwolenia, które muszę mieć na uwadze, bo to nie ma być tylko moje zadowolenie, ale głównie naszej pani modelki, żeby mi nie zepsuła opinii. Kto mnie tak wyszczyk. Słuchajcie, tutaj się zaczyna dziać. Ktoś jeszcze dołączył do nas? Joanna Srebro, witam. O, to też znam panią. Dobra, słuchajcie, jak sobie podniesiemy włosy, to patrzymy, gdzie dokładnie znajduje się tutaj mięsień trapezowy. Tak, widzę, że troszeczkę zeszła ta linia, więc muszę sobie ją przesunąć. Pani Edyta Kowinia, witaj. Cześć, dobry wieczór. Napiszcie, z jakich miast mnie oglądacie. Będzie mi bardzo miło, jak się przywitacie. Ale też napiszcie, z jakich miast. Okay, pani Ela Kaczor, witam. Cześć, Luś. Jest tu ze mną Wiktoria. Mateusz jeszcze u góry zamyka dzień. I ten live, słuchajcie, jak wiecie, wyskoczył w tamtym tygodniu. Zwolniło mi się jedno miejsce. Na pół godzinki stwierdziłem, że jeszcze zrobię dzisiaj live'a. Zamiast wracać do domu. Nieźle. Pani Dominika Żurawska-Zawisza, Częstochowa. Cześć, dziękuję, że jesteś z nami. Pani Barbara Nowak, Kraków. Witam serdecznie. Chodź, to będą takie dwa zygzaki z tyłu. Dosyć mocne elementy. Zresztą, że tak mówię, sekcje pomocnicze. One będą jeszcze troszeczkę zmienione w trakcie. Pani Patrycja Sakowicz, Gdynia. Witaj, dzień dobry. Salon Wena Łopanów. Dzień dobry wszystkim. Pani Wioletta Moch, Głaszczyce. O, to nie wiem, co to jest. Pani Monika Paszkowska, witam prosto z Berlina. Pozdrawiam Berlin. Podasz mi kim coś jeszcze? Proszę. Słuchajcie, proszę też o to, żebyście byli aktywni podczas tego spotkania. Będziemy łatwiej. Dzisiaj już nie mamy, wiecie, ostatnio na tej grupę ludzi, którzy byli na szkoleniu pięciodniowym. Więc mieliśmy tu już bardzo dobrą energię. Teraz sprawdzam sobie, czy na tej samej wysokości z własnym przekonam grzebieniem, żeby te zygzaki miały rozłożenie w miarę równe. P-
Pani Agnieszka Brzozowiec, jak zawsze przepiękne, czyste podziały. Dziękuję Ci bardzo. Jesteś z nami zawsze. Na każdym lekcie. Słuchajcie, podziały mają duże znaczenie dla naszej pracy. Możemy sobie zaprojektować tak naprawdę, co będziemy robić. I pomóc sobie za tym razem również jakby mieć ścieżkę naszego szerzenia i kierunek, w którym będziemy się poruszać. Pani Zosia Płusa, witam. Plusa? Czy jak? Płusa. Jak? Płusa. P-L-U-S-A. Zosia, ja znam. Zosia, miałem przyjemność szkolić kiedyś w Łodzi. Tak, Zosiu? O tobie mówię? Słuchajcie, powiem Wam, co mi się tu podoba, powiem Wam, co mi się też tu nie podoba, jeśli chodzi o... Będę tutaj czasem strzelił, chyba, nie obraź się. Chciałbym, żeby te włosy miały więcej dynamiki ruchu, więc też tu będę w tych włosach. Pani Teresa Plewa, nie jestem fryzjerem, ale uwielbiam oglądać Wasze live'y, jak tylko będę w Polsce, to muszę odwiedzić Wasz salon, tym bardziej, że jestem z okolic Tarnowa. O, super. W ogóle, że oglądam live'y, to nieźle. Słuchajcie, zobaczcie, co się teraz dzieje dalej. Kolejne, tak sobie... Jakbyście, nie wiem... Modne są teraz betonowe takie... wzory na ścianę. Pani Karolina Kraft, hej, jestem Karola ze stolicy. O, to Karolcie. Ta, co chce od nas wszystkie statywy, te statuetki. Nie żartuję, Karolcie, żartuję. Chyba ci dzisiaj nawet wysłali, wiesz? Pani Iza Mętel, witam. Cześć, Zimia. Pani Arletta Jadwiga Toman, pozdrawiam z Anglii. Witam, Arletto. Bardzo fajnie, że tak spędziły miło czas na gminie. Pani Anna Lada, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Salon Wena, robisz plaster miodu? Nie, ale wygląda dobrze, nie? Tak. Karolina Kraft. Można tak skojarzyć. Pani Karolina Kraft, haha, do 3 razy sztuka. Sztuka. Pani Monika Janowska, witam i pozdrawiam. Ile z nas osób teraz? 136. Czyli troszkę nam więcej osób dzisiaj, albo skończyli już pracę. Dajcie znać, czy pracowaliście dzisiaj. Słuchajcie, muszę niestety trochę się... Nie miałem czasu, żeby wybrać podziały, więc sorry, że musicie czekać, aż wybiorę podziały. Ale naprawdę biegł dzisiaj. Przed chwileczką dokładnie skończyłem pracę, więc... Szybko połknąłem jogurt, napiłem się wody i jestem z Wami. Pani Aneta Gold, pozdrawiam z Anglii. Dziękuję, pozdrawiam. Będziemy szkolić w UK, więc może się będzie okazja spotkać. Pani Barbara Nowak, potrzebuje zakupić u Was klipsy oraz grzebienie. Napisz do nas prywatnie wiadomości, będzie łatwiej rozmawiać. Wszyscy, którzy są zainteresowani naszymi narzędziami, prosimy o kontakt, właśnie wiadomości prywatne albo na maila. Słuchajcie, trochę tych podziałów tu jest, ale mam co tutaj robić. Pani Żaneta Wypych, oczywiście, że pracowałam, jestem w drodze do domu i oglądam live'a. To uważaj na drodze, jeśli jedziesz autem, bo... Wiem, że już teraz nawet potrafię jeździć autem.
oglądać live, bo też kiedyś mamy takie doszły słuchy. Pani Sylwia Król, witam z Berlina. Pozdrawiam Berlin. Czyli Berlin troszkę więcej osób z Berlina. Chodźcie, teraz jeszcze będę robił. Elemencie grzywki również wybiorę sobie zygzaka, czyli na tej przestrzeni górnej. Albo może Wiktoria pokażesz. Widać, że to są dwie długości włosa. Więc jakby też nie będę tego zabierał. Jeżeli to zrobię, to zrobię też tutaj zygzaka. Pani Justyna, czy live będzie zapisane? Słuchajcie, ja zawsze staram się zapisać live'y, więc... Pani Justyna Adamiak, dobry wieczór, jestem pod wrażeniem. A to jeszcze nie ma co, na razie tylko zygzaki robimy. Ale dziękuję ci bardzo. Pani Sylwia Grzechowiak, takiego podziału uczyłam się na szkoleniu firmy Matrix. Super. Miałem kiedyś styczność z tą marką, ale to było dawno, dawno temu, moje początki pracy. Pani Magdalena Guc, czy live będzie zapisane, żeby można obejrzeć go później? Słuchajcie, tak, jeśli tylko Facebook nie usunie, to jak najbardziej będę chciał go zapisać. Zresztą to mnie odgląda, ja bardzo dużo live'ów robię. I te live są z nami cały czas. Dobra, słuchajcie, mam tutaj zrobiony podział. Chciałbym, żeby Wiktoria może wam zrobiła zbliżenia na co tutaj się dzieje. To jest równiutko tylko. Niżej, niżej. Będzie w taki sposób. Powolutku musisz, wiesz? Mogę na troszkę? Słuchajcie, teraz tak zaczynam od tyłu. Tak jakbyście chcieli zrobić pisankę. Albo plastry miodu. Mamy rozdzieloną na lewą część i prawą. I tutaj również jest, jak zobaczycie, mogę na chwileczkę jeszcze przyczuwaj? Tu też, jak zobaczycie, również mamy zrobionego zygzaka, ok? Także tylko jest spięte ta część, żebyście wiedzieli. Są dosyć gęste te włosy. Co będę robił? Pierwsza ważna rzecz, wilgotność włosów, więc muszę zmoczyć te włosy. Jaką serię szamponu miałaś, bo ja nie wiem? X-Curly. Seria fioletowa, jeśli chodzi o markę Farmagan. Muszę bardzo włosy tutaj mocno. I co teraz będę robił? Pierwsza ważna rzecz, chcę sobie wyczyścić moje podstawy, czyli będę bardzo mocno pochylał głowę w dół. Oddzielam mój element pierwszego boku. I teraz od tej części obracam klientce głowę, naprężam mocno mięśnie. Bardzo mocno. Widzicie? Jeśli są takie zgrubienia, to też wam nie pomaga w pracy. Więc starajcie się nie robić grubości, nie wiem, ręcznika i tak dalej, i tak dalej. Bo to powoduje wam już odejście włosów od skóry. Co teraz będę robił? Będę bardzo mocno naprężał. I teraz długość, która była tutaj wyznacznikiem, zobaczcie, przez pochylenie głowy, ona była linią prostą, będę sobie odcinał. Czyli równam sobie od najdłuższego punktu, jaki mam. Specjalnie chytam włosy w palce, mogę to zrobić, bo ja nie chcę mieć tutaj tej linii idealnej. Chcę mieć, żeby ona po... musi być tak, dobra? Po moim naprężeniu odskoczyła do góry. Okej? Okay? Przekrylam jeszcze głowę, cofam nożyczki do tyłu. Okay. Tu mam, widzę, że jeszcze delikatnie jest zgrubienie, więc sprawdzam, dlaczego tak się stało. Okay. I cofam jeszcze nożyczki. Teraz jest ok. Biorę część, która jest na mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym i odcinam. Grubość mojego palca już powoduje, że moja linia nie jest idealnie, tylko jest delikatnie uniesiona. Ok, dobra, to samo zrobimy z drugiej strony. Czyli moje pasmo już mam długości, teraz obracam głowę, znów daję maksymalnie w dół i naprężam w przeciwną stronę. Jak myślicie, przez to, że mam pracuję w ten sposób, jaki mój kształt będzie linii? To jest moja długość. Ona będzie linia trójkątna, będzie linia prosta czy linia okrągła?
I obracam. No, czekam na Wasze odpowiedzi. Pracuję tylko do tej części, bo tutaj mam oprężenie. Pani Barbara Frydrych Koła. Dokładnie tak. Przez to, że obracamy głowę i jeszcze wykorzystujemy mięśnie. Pani Justyna Małgorzata Franczkiewicz, witam serdecznie. Ta forma będzie na częściach bocznych krócej. Czyli jak będziecie chcieli stworzyć Wasze klienty, zobaczcie, jaka piękna część linii okrągłej. Widać? Ona jest ładnie zaokrąglona. Czyli bez męczenia wycinacie prosto, a przez to, że pracujecie właśnie przy wykorzystaniu, macie idealną formę zaokrąglenia. Również możecie to robić na włosach długich. Czyli pochylamy głowę w dół, obracamy maksymalnie, bierzemy tylko połówkę i tniemy włosy prosto. Tniecie sobie idealnie prościuteńko. Ok? To samo robicie z drugiej strony. Pani Monika Kazimierczak, cześć Sebastian. Cześć Moniko. Widzę, że z nami jest też Łódź. Dobra, było w dół i obracamy. Okay. W ten sposób, zobaczcie, nam linia wygląda, że jest prostą, ale przez to, że obracamy, automatycznie uzyskujemy. Dobra, teraz już nie będę się przejmował linią, więc mogę nałożyć pelerynkę. Okay. I co będę teraz robił? Będę pracował unosząc włosy w przestrzeniach, ale przenosząc do innego kształtu. Czyli pochylam głowę w dół. Pobieram sobie pasmo z mojej części środkowej. Pobieram drugiej części i teraz wynoszę włosy. Chcę się z boku, żeby pokazać. Prowadzę grzebień, przekierunkowuję włosy. I teraz będę sobie ustalał długość połowy mojego grzebienia, czyli dosyć dużo będzie tutaj leciało. Okej, zobaczcie, co się stało. Przez to, że wyniosłem włosy, nie patrzcie na pochylenie głowy. Patrzcie na to, co się stało. Wyniosłem włosy na wysokość 180 stopni. Szerokość mojego pasma tutaj jest taka sama na tej przestrzeni. Co spowoduje, że jak włosy opadną, zobaczcie, jest włos od coraz krótszych do dłuższych bez skracania długości. Czyli będzie mocno uniesiony w tej przestrzeni, ale nie straci się gęstości włosa na dole. Co teraz będę robił? Odczesuję to pasmo. Będę pracował od strony, która zawsze mi gorzej wychodzi, jako że jestem praworęczny. Zaczynam od strony, która mi gorzej wychodzi. Czy zgadzacie się, że prawa strona Wam się gorzej układa, jak pniecie włosy, jeśli jesteście praworęczni, a leworęczni lewa? Chcecie znać, trzymacie to samo. I jak są pytania, to też proszę czytać, dobrze? Na razie żadnych nie ma. I teraz, co będę robił? Od mojego punktu będę wybierał radialne podziały, czyli takie inaczej, jakby z jednego punktu. Będę przekierunkowywał do mojego pasma numer 1. Pamiętam, pozycja tego punktu i przecięcie mojego ciała jest punktem środkowym. Pani Beata Podlasek, tak. Pani Monika Kazimierczak, tak zawsze. Ok, i zobaczcie, kolejny punkt wybieram. Pani Magdalena Barburzyńska, tak zgadzam się. To słuchajcie, jeśli macie tak jak ja, zacznijcie od tej strony, która Wam gorzej wychodzi. A mamy to, że zaczynamy zawsze od strony drugiej, bo jest nam po prostu wygodniej. Więc zmieńcie tylko to na dzień dobry i już powinno być lepiej się włosy powinny układać. Pan Robert Jaśkiewicz, tak, ten sam problem mam. Cześć, Robusz. Pani Agnieszka Rapacz, cześć Sebastian. Agunia, jak tam po dzisiejszych wykładach? Agunia jest na kursie edukatora. Pani Emilia Serwat, witam. Cześć, dzisiaj mieli wykład z Rafałem Stanowskim. Ok, widzicie? Wycięte włosy. Co się stało? Moja część tutaj nadal jest formą gęstą i tak dalej, ale stworzyłem bryłę. Wybierając podziały w ten sposób, radialnie przekierunkowując do jednego punktu. Okay? Teraz wyniosę te włosy do góry, żebyście zobaczyli, co uzyskałem, wywodząc do góry. Okay? Jaki kształt? Co się stało, że ja przekierunkowałem włosy? Moja część na dole jest mocniej wydłużona. Górna będzie mocno, a boki, które są tutaj, zobaczcie, zdecydowanie słabsze.
Dlatego też nie mogłem mocno ciemniować, bo zaraz tutaj nic nie zostało. Zostały przekierunkowane do jednego punktu, dzięki temu nie straciłem jakości tego włosa. Czyli wziąłem te włosy, przeniosłem do 180 z przekierunkowaniem i odciąłem w 180 stopni. Pani Beata Młyńska, słyszałam kiedyś o podziale na pomarańczkę. Czy to coś podobnego? Tak, to jest radial inaczej. W terminologii fryzjerskiej jest to radial, okej? Okay? Dużo właśnie naszych starszych fryzjerów mówi na pomarańczkę, ale jest to technika radialna. Zobaczcie, dodatkowo to co się dzieje, jest mocno pochylona głowa w dół, okej? Okay? Jeśli będzie głowa w tej przestrzeni, zobaczcie, będzie takie cięcie. Ciężko by nam było wyszyć te włosy, tak, zobaczcie jaka moja pozycja by była dziwna, okej? Okay? Trudne. Przez to, że pochyliliśmy głowę w dół i wyniesiliśmy włosy do góry, uzyskałem jeszcze bardzo ważne, że na szerokości mojego całego tego pasma jest wybrane pasmo i szerokość to, co jest tutaj, jest tym samym tutaj. Pani Ilona Rosa, witam. Cześć, Ilonko. Pani Beata Podlasek, dziękuję za wskazówkę. Pani Agnieszka Rapacz, super. Czyli mówię o dzisiejszym spotkaniu. Słuchajcie, sprawdzam sobie jeszcze raz, nie boję się wyczesać drugi i sprawdzić. Jeśli widzę jakieś pojedyncze, zobaczcie, nawet odcinam teraz jakieś pojedyncze włosy, to jest normalna rzecz, że gdzieś mogliśmy przez omyłkę ich po prostu nie zabrać. Więc jeśli coś jest nieostrzeżone, to go odcinamy, nie bójmy się tego. Okay? W ten sposób mam uzyskaną dynamikę środkowej części tego włosa. Zobaczcie, ten włos już nabiera takiej dynamiki podkręcenia. Okay? Tu było za dużo tych włosów. Boki mamy słabe, więc tak nie będziemy mocno ciąć, będzie to pewna forma. I teraz zrobimy to samo z drugiej strony. Czyli zrób z tego samego punktu, tylko w drugą stronę będziemy przekierunkowywać włosy. Część, którą ostrzygłem, rozdzielam na pół. Daniel Cypruś, cześć, witam. Cześć Danielu, King Rzeszów. To Daniela też często możecie widzieć na naszych profilach, gdzie wrzucamy jego pracę. Ok, pasmo, które ostrzygłem, rozdzielam na pół. I teraz z tego punktu będę wybierał takie podziały. Ok, to jest mój pierwszy. Wynoszę włosy. Pani Sylwia Karolina, witam. Cześć Sylwio, witaj. Dziękuję, że się przywitałaś. Pani Monika Górka, witam. Cześć Monia. Czyli to przybywa ludzi. Już jest 173 osoby. Super. Pani, dziękuję bardzo za komentarze, za to, że jesteście. Pani Paula Nowak, cześć wszystkim. Kto był z nami w tydzień temu, jak robiłem live'a, ścinałem męską formę. Pawła Dudka. Miałem taką fajną grupę ludzi ze sobą. Pani Kamila Kowalec, witam. Cześć Monia. Monika, tak? Tak. Kamila. Kamila. Cześć Kamilo. Słuchajcie, ten zygzak, który też jest, to też będą nam się włosy między pasma łączyły, bo jak widzicie, nie oszczędzam tutaj naprawdę lecą długości. A przez to, że będzie dyskonekcja zewnętrzna, te włosy będą się pięknie zachowywały. Salon Vena, ja byłam. Tak, tak. Pani Anna Stańczyk, cześć wszystkim. Pani Estera Romańska, Janik, ja byłam ostatnio na live'ie. Okay, super. Pani Bernadetta Rudnicka, ja byłam. No słuchajcie, miałem wtedy głupawkę, ale byliśmy po, nie wiem, po ilu godzinach już pracy, chyba 12, a pracowaliśmy chyba do... No tutaj właśnie pracowaliśmy, salon Vena. Ale późno gdzieś koło pierwszych. Ja wyszłam po 23, więc no coś koło pierwszej. Pewnie. No możliwe, że koło pierwszej żeśmy. Ale już wszyscy byli zmęczeni. Od 10 rano. Można wyznaczyć. Słuchajcie, to samo zrobiliśmy z drugiej strony. Sprawdzam sobie jeszcze długości. Można sobie jeszcze raz wyczesać te włosy. Salon Vena 10. A, bo wyszło 10? Nie. Nie, 10, przecież ty byłaś tylko. Ja byłam do 23. No właśnie, ale jeszcze pracowaliśmy. Po 10 skończyliśmy live'a. Aha, czy może, nie wiem, już nie pamiętam, bo tak były. Wszyscy zresztą byli zmęczeni, ale... Nie, 10 już mam skończyły, to pierwszy. Słuchajcie, zobaczcie teraz ten kształt, który tutaj powstał.
Okej, okay. Mamy wewnętrznie wycięte włosy króciutko, zobaczcie, są króciutkie, ale na bokach jakby nie straciły dużej mocy, jakości, ten włos nadal ma, przez to co żeśmy zrobili, uniosły się włosy, pięknie po prostu nam się będą kręciły. Dodatkowo to co zrobiłem, miałem włosy pochylone, wnosiłem włosy, cofałem nożyczki do tyłu, kiedy on opadnie, ten włos będzie miał tendencję jeszcze się odwijać. Nie popychałem w dół, tak jak z nim jak popadł, to w przeciwną stronę, zamykałem nożyczki, cofałem. Ok, teraz przechodzimy do elementu, jakim jest grzywka. Violetta Moch, po pierwszej skończyliśmy szkolenie. No właśnie. Violcia jest z nami, tak? Tak. Słuchajcie, widać, że tutaj trzęsie, jak popatrzymy na uszy, mam troszeczkę podobne uszy jak u mnie, troszeczkę delikatnie odstają, więc też dlatego nie lubię mieć odsłoniętych uszu. Zrobimy tutaj mały trik. Aha, zobaczmy. Ok, więc. I co jest tutaj? Zobaczcie, te włosy przy twarzy są bardzo cieniutkie. Ok, one gdzieś wypadały coś mocniej? Troszkę tak. Ok, a powiedz mi teraz, ta długość grzywki, która była, lubiłaś ją? Jak była taka? Dobrze się z tym tak, czułaś? Tak, dobra. Na pewno nie takie, nie takie krótkie. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, co teraz robimy? Patrzę na tą grzywkę. Ona nie ma specjalnie jakości, ta grzywka, ale zanim jeszcze będę ją równał jakby z długości, będę ją wewnętrznie, co teraz robię? Zobaczcie. Będę wycinał włosy, wynosił je z tej przestrzeni do przestrzeni mojego cięcia. Więc zobaczcie, tu jest ten punkt i teraz robię to samo, co robiłem z tej części, tylko na prostej górze. Pani Żaneta, wypy, gdyby włosy byłyby jaśniejsze, nie zwiększyłaby się optycznie objętość? Na pewno. Wiesz co, tylko tak, miejcie na uwadze, bo też to powtarzam. Techniki do 90 stopni będą Wam budowały objętość. No prawie 90, bo 89, 99, ale już nie będę tak matematyczny. Ale włosy powyżej 90 już zdejmują objętość. Jest tylko wrażenie, że ich jest więcej. Okay? Więc co teraz robię? Pracuję sobie systemem numerologicznym do wcześniej oszczerzonej partii, czyli dwójkę doczesuję do połowy jedynki. Tak, żeby tutaj, w tej przestrzeni na 180 na prostej głowie, uzyskać po prostu klasycznie formę kwadratową. Okay? Pan Kacper Kałdunek, jak się strzyże grzywkę na bok? Jakie powinno być przekierunkowanie? Okej. Okay. Jeśli chodzi o grzywkę na bok, bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej szerokości pasma. Jeśli chcesz, żeby się ładnie układała grzywka, to powiedzmy, że ona ma być dłuższa na stronę prawą. Przyłóż sobie grzebień do punktu, gdzie jest twój trójkąt. Wynieś włosy od tego kształtu, gdzie jest układ głowy, czyli ten punkt. Obetnij włosy w tej przestrzeni i popracuj z wszystkimi włosami do jednego punktu. Gdy pięknie się będą włosy nakładały, później przeciesz włosy do tego punktu, obetnij je tu i łatwiej się będą nachodziły włosy. Pani Jola Franczak, jeśli wejdziesz na moje live'y, jest tam jedno taki live, gdzie pokazywałem 11 technik samych grzywek. Więc cofnij się do moich filmów, które są na Facebooku. Zresztą jest tam bardzo dużo technik. I możesz sobie zobaczyć dokładnie 11 technik dla Ciebie związanych właśnie z grzywkami. Pani Malwina Barber, hej wszystkim. Cześć Malwinko, a jeszcze coś mówiłeś o Joli? O Joli. Aha. Pani Jola Franczak, witam. Aha, przywitam się. Tak. Bardzo miło, dziękuję, że się przywitałaś. Napisz jeszcze skąd. UK widzę, że dołącza. Pani Ilona Zięba, ona również jest wydzielona zygzakiem? Dokładnie, jak sobie podejdźcie sobie bliżej. Zobacz, też jest zygzak. Mhm. Okay, tylko tutaj mam spięte, bo powinienem na dwie, żeby było widoczne. Zobaczcie, ta grzywka nie straciła, to jest ta część, która jeszcze nie była szerzona, ale mam przez to włosy, tu są bardzo długie, a zobaczcie w tej przestrzeni różnicę. Okay? Więc tutaj będzie się więcej działo coś na tych włosach, uniesie mi te włosy. Idziemy dalej. Salonik fryzjerski Man Woman, witam serdecznie. Dobry wieczór. Słuchajcie, i teraz tak, tą część, czyli zapadnięcie głowy, wyczesywałem do wcześniej rozszerzonej partii, teraz od siebie. Czyli pasmo rozszerzone, rozczesuję, pobieram kolejne, włosy, które mnie nie interesują, odczesuję, biorę kolejne.
Pani Marta Janicka, hej. Cześć Martuś. To dołącza dużo osób chyba, co? 192 osoby. Dołączają nas osoby. Dziękuję. Słuchajcie, co tydzień teraz te live'y się będą odbywały. W maju troszeczkę będzie mnie mniej. Bo tak jak mówiłem, ruszam z innymi projektami. Będę troszeczkę gdzieś tam widoczny w telewizji, więc tam będę troszeczkę poświęcał energii. Aczkolwiek chciałbym nie przerywać tych live'ów. Mimo tego, że mówię, nie jestem też zmęczony, bo cały czas miałem klientów, jak wy pewnie, ale lubię to robić, więc... Pani Justyna Ramsey Hergarden, witam serdecznie. Cześć Justynko. Pani okay. Marta, hej. Mam zrobiony kształt, teraz gdybym wyniósł te włosy do góry, to można też zobaczyć, zobacz na mojej koszulce, będzie widoczne, czy jest zrobiona forma... No, kwadratowa, ok? Dobra, i teraz sobie mogę jeszcze sprawdzić, czyli wyczesowałem włosy w tej przestrzeni, teraz mogę sobie sprawdzić tak zwaną kontrą, czyli odwrotnie, wyczesuję te włosy idealnie do kształtu, jeśli widzę jakiś błąd delikatny, mogę sobie jeszcze wyczyścić, żeby było idealnie. Pani Kamila Kabierzyńska, cześć, pozdrawiam z UK. Cześć, witaj. No już się nie mogę doczekać, słuchajcie, tam w UK jestem w październiku. Teraz też ruszamy tam z kursem dla edukatorów, więc też będzie, musisz trzymać głowę cały czas po prostu, prawda? To zmiana głowy, zmieniamy też mój kształt. Pani Izabela Flas, pozdrawiam z Irlandii. Pozdrawiam Irlandię. Wyczesuję włosy, sprawdzam, okej? Okay? Także zobaczcie, zmieniłam tylko tutaj kasza głowę i już miałem wrażenie, że ja nierówno szybę jedną ze stron. Musicie pilnować tego, nie pozwólcie też klientce krzyżować nóg, ok? To jest bardzo ważne. Jeśli klienta będzie wam krzyżowała, również możecie mieć asymetrię. Chyba, że chcecie mieć asymetrię, no to ok, rozumiem. Ok, teraz przejdę do elementu, jakim jest wyrównanie grzywki na długości. Widać, że już wcześniej tutaj była inaczej ostrzyżona i teraz jak przeciąłem, inaczej się włosy zachowują. Pan Kacper Kałdunek, jaki jest koszt szkolenia z barberingu, może ewentualnie strzyżenie damskie? Słuchajcie, jeśli chodzi o szkolenie, mamy różne ceny. Na szkolenie z barberingu jest cena 1200 za 2 dni. Strzyżenia ze mną są droższe i kosztują 1000 zł za dzień. Ok, co robię? Uchylam nożyczki i cofam nożyczki do tyłu. Przez to, że strzygę włosy na wyniesieniu na 90 stopni, nie będę miał ciężaru na dole, tylko lekkość. Przy okazji zaokrągli mi się troszeczkę forma na twarzy. Ok? Dobra. Włosy, które ostrzygłem w tej przestrzeni, zostawiam sobie. I teraz co będę robił? Mam nadzieję, że te włosy mi tutaj pozwolą i ta długość, która jest. Pani Anna Skrzypa, witam Koszalin. Ok. Pan Kacper Kałdunek, jakie terminy? Słuchaj, jeśli chodzi o takie rzeczy, bardzo proszę napisz do nas wiadomości swojego adres mailowy i wyślemy ci dokładnie wszystkie spotkania, które mamy. Będzie nam łatwiej wtedy rozmawiać, dobra? Tak pani co? Monika Gmerek, super się to ogląda. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, teraz tak, ta część, która jest tutaj, będzie, jest dłuższa, tak? Bo to jest ten element grzywki, więc teraz wyczesuję włosy do przodu. Pobieram sobie włosy i teraz jaka różnica będzie między jednym a drugim strzyżeniem? Pierwsze strzyżenie były włosy wyniesione do tej przestrzeni, ale to będziemy ścinać do układu naszej czaszki. Czyli wyczesuję włosy, zobaczcie, tu jest moja długość, która była. Przesuwam i tu jest mój punkt, gdzie teraz będę ścinał. Czyli w tej przestrzeni teraz będę tworzył kwadrat. Gdyby moja pani była gipka, przepraszam, to bym miał tutaj ten kwadrat. Zobaczcie. No a tak nie będziemy ścinać klientki, bo trochę niewygodnie, tak? Czyli w tej przestrzeni teraz będę znów zrobił kwadrat. Kiedy wrócimy, to będzie w tej przestrzeni. Ok? Czyli co? Włosy, które ostrzygłem, rozdzielam na pół. Pobieram sobie pasu. Pani Kinia Kinga, dzień dobry bardzo i pozdrawiam. Swoją bratówkę będzie wyglądać sztosik. Bratówka? To ciebie ktoś, tak? Ok, czyli widać, tu było ostrzyżenie, teraz jest z drugą stronę. Odczesuję włosy. Pani Marta, dziś pozdrawiam z Mazur, ostatnio z Pilzna. To Pilzno bardzo blisko nas. To mogłaś do nas przyjechać. A, tak, mówiłem, że przyjedź. Dobra. Dzień dobry, witaj serdecznie, fajnie, że jesteś.
Okay. I kolejny element. To jest fajne, słuchajcie, jeśli wyznaczymy sobie zacięcie naszego cięcia od układu czoła, czyli przykładamy do układu naszej punktu, gdzie jest linia zarostu, a linia czoła, to jak wróci u Was klientka i chcecie wybrać ten sam kąt, przecież jeśli nie będzie miała guza nabitego, to głowa nie rośnie, czaszka nie rośnie, więc jesteśmy w stanie otworzyć naszą grzywkę. Bo na pewno mieliście sytuację, że ktoś Wam kiedyś powiedział, że ostatnią grzywka się układa lepiej, a przedostatnią już nie. Okej? Okay? Pan Piotrek Staszewski, pozdrawiam z Wierzbicy Górnej. O, Piotruś też gdzieś krąży. Cześć, Piotrunia. Piotruś Staszewski. Pani Kamila Kabierzyńska, o gdzie i kiedy w UK? Słuchajcie, jeśli chodzi o UK, chyba tam... Ale pytasz o szkolenie dla edukatorów, czy o szkolenia dwudniowe? Bo tam mamy dwie grupy. Jest troszeczkę... I nie wiem, czy jest jeszcze miejsce, bo chyba już nie ma miejsca, ale nie wiem. Wyślij do nas wiadomość, przekażę Ci szczegóły do osoby, która... Natalka, która się zajmuje jakby tym szkoleniem z organizatorem, to Ci damy namiary na nią. Pani Monika Wnęk, pozdrawiam ze Sławy, województwo lubelskie. Sława, Sława. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. To samo robimy z drugiej strony. Tu było oczesywanie, w tą stronę. Tylko widzicie, już utrzymuje inny kąt niż wcześniej. Wcześniej było do 180, teraz jest 90 stopni do kształtu naszego punktu czoła, ok? Tylko też Wam pokazałem, że gdybyście mieli problem z tymi kątami, tak jak wtyliłem klientce głowę do tyłu, automatycznie byłbym w stanie zrobić to samo, ok? Dlatego jeszcze zaraz sprawdzimy to, czy jest dobrze w tym przestrzeni, ok? Pani Katarzyna Piotr P. Pozdrawiam z Niemiec. I zobaczcie, widzicie? Mamy idealną formę. Widać na mojej koszulce. Widać? Tak. Okay, czyli w tej przestrzeni zrobiliśmy formę kwadratową. Okay? Czyli tutaj się dużo nie zmieniło, jedynie co spowoduje. Wewnętrzne włosy będą podbijały do góry dłuższej. Zobaczcie, co się stało. Już te włosy tutaj dają nam taką dynamikę. Już fajnie wypełniło nam część twarzy. Myślę, że bardzo dobrze to wygląda. Pani Klaudia Druszkowska. Zawsze powtarzam swoim klientom, że jesteś jedyną osobą, której dałabym oddać swoje włosy. No pięknie. To muszę Cię kiedyś ostrzec. Ale coraz więcej, słuchajcie, jak prowadzę właśnie szkolenia, to coraz więcej prezentuje Krzysztina, więc... Pan Paweł Dudek, cześć. A, jest mój model. Słuchajcie, teraz przechodzę do części, która jest z tyłu. Popatrzcie, pracuję segmentami. To była nasza partia numer jeden. Wewnętrzna grzywka jest dwójką. Trójka była ten element. I teraz przechodzę do elementów, które są z tyłu. Ok? Zobaczcie, w ogóle nie na boków, bo będę obserwował tak naprawdę to moje ciśnienie, co mi tutaj zrobi, bo... Mówię, tak jak Wam mówiłem, te włosy są tutaj cienkie, mamy za kola, okay? To też muszę zadbać o to, żeby Kasia wyglądała lepiej przed strzyżeniem niż po strzyżeniu niż przed, więc odczesuję te włosy na boku, tego ja nie docinam. Naprawdę są tutaj, chyba się bardzo cieniutkie te włosy, więc muszę nadać tym włosom objętości. Popatrzcie, jak pięknie kształt tyłu już układa. Te włosy nie miały takiej tendencji do kręcenia. Przez technikę, którą robię, one pięknie się już tutaj zachowują. Mamy ciemną pelerynkę, więc może tego nie widzicie, ale jak podejdę, to myślę, że to widać, bo przy mojej białej koszulce jest troszeczkę różnica. W ogóle dajcie znać, czy Wiktoria się nadaje na kamerzystę, czy ją zwalniamy. Czy od jutra już po prostu nie ma po co przychodzić. Jak coś, to dajcie jej serduchko, a jak ja to minki dajcie złe, że słabo. Jak będzie więcej minek, to po prostu nawet robocie pani pójdzie. Dobra, słuchajcie, rozpuszczam sobie elementy, które są w tej przestrzeni tutaj. Pani Karolina Frontczak, co daje linia podziału w zygzak? Karolcia, dawno mnie nie byłaś, to w ogóle naganna, a tak na poważnie. Jeśli będziemy mieć zygzak, a mamy jakieś cieniowania, to te włosy, które są tutaj, będą dłuższe, tu będą krótsze. Będzie większa dynamika tego włosu, ruch i moim zdaniem, moim odczuciu, będzie lepiej, gdyby włosy miksowały ze sobą, bo znajdą się włosy krótsze z włosami dłuższymi. Nie będzie takiego odcięcia, że są włosy krótkie, dłuższe. Lecą serca czy lecą... Lecą serca. Nic, żadnej minki? Żadnej. Pani Monika Jakubowska, kamerzystka Sztos. Robisz przybliżenia? Mateusz, chciałem Ci powiedzieć, że chyba Cię ktoś wygryzł.
Słuchajcie, co teraz zrobię, tylko... Pani Kasia Wyszkowska daje radę. Okej, okay, słuchajcie, co teraz zrobię? Nie patrzmy na to, co się dzieje pod spodem. Zapomnijcie w ogóle o tym, co tu się działo, okej? Okay? W ogóle tego nie biorę pod uwagę, co tam się działo. Jeśli boicie się, możecie sobie takie włosy podpiąć, jeśli macie taką potrzebę, zrobić warkocza. To jest dla mnie tutaj w tym momencie nieważne. Patrzę, tutaj mam wyszerzone wcześniejsze. Zobaczcie, ta linia jest takim bardziej troszeczkę ala bobowata. I ta strona już widzę, że była dłuższa, wcześniej rozszerzona. Okay? Więc co teraz robię? Pobieram sobie pasmo. I teraz tak, znów popieram głowę w dół. Najdłuższy mój punkt, słuchajcie, to jest ten. Sprawdzamy, czy on dochodzi nam do naszej części. Czyli co zrobimy? Włosy tu są takie króciutkie. Nie wiem, czy to widać. Zobaczcie. Pani Ilona Zięba, rewelka, świetna jest. Ok, teraz mój najdłuższy punkt będzie moim wyznacznikiem długości. Sprawdzam sobie. Ok, mamy. I teraz tak, maksymalne pochylenie. Pani Anna Skrzypa, zygzak, sztos do włosów kręconych. Ok, teraz widać różnicę. Wcześniej były włosy szerzone w tą przestrzeń. Ja teraz szerzę w przeciwną stronę. Widzicie, dokładnie jeszcze to robię, cofam nożyczki do tyłu. Nie popycham je tak, tylko cofam, zamykam nożyczki, cofam je do tyłu. Pani Elwira Marciniak, hejka. Cześć Elwirko. Kolejna osoba, która jest na kursie edukatora. Elwirko, daj znać, jak tam Rafał, czy nam się sprawdził. Słuchajcie, oddzielamy element, ja wiem, że tak, ale dajcie też swoje odczucia. Oddzielam element strony lewej. Zabezpieczam sobie ją klipsem, tylko i wyłącznie po to, żeby nie zabrać włosów. Moczę teraz te włosy, przygotowuję też producent. Ja pracuję producent Volma z marki Farmagan. Pięknie pachnie. I miksuję go z wodą. Pani Marta Paszkowska-Szymanek, pozdrawiam serdecznie. Cześć Martuś. Marta też będzie na niedługo na szkoleniu. Pani Karolina Frontczak. No mam nadzieję, że za niedługo się uda przyjechać do Tarnowy. Na ten włos nie mam takiej tendencji, słuchajcie, bardzo kręconych włosów, ale to co Wam powtarzam, jeśli pracujecie z bardzo kręconymi włosami, lepiej pracować z włosami, które są w 80% mokre. I znów ta sama zasada, czyli z tego punktu będę wybierał radiale, czyli tak jak jeszcze tutaj ktoś powiedział, nie pamiętam, pomarańczkę. Wynoszę włosy do góry i sprawdzam, bo nie mam tutaj za dużo do obcięcia. Pani Marta Pietrzyk, pozdrawiam z UK. Pozdrawiam również. Wyczesuję włosy, patrzę na moją długość, czy to już jest coś długo obcięcia. I znów, i kolejny element, czyli zobaczcie, mogę podejść, muszę jeszcze pokazać z tamtej strony. Będę wybierał w taki sposób, ale będę pracował w systemie numerologicznym 2 do 1, 3 do 1, 4 i nie wiem, tam ile będzie jeszcze punktów do naszej jedyneczki. Czyli wyczesuję, pochylam głowę, wyczesuję włosy do góry i odcinam. I kolejny element, ta sama zasada. Tak jak mówiłem, włosy na przestrzeni bocznej tutaj mam bardzo osłabione, więc też nie mogę ich za mocno wyciąć, bo zaraz tracę jakość tego włosa. Zależy na to, żeby ten włos wyglądał na grubszy, na więcej i bardziej uniesiony niż będziesz miał przed ta wewnętrzna partia, ona została przykryta najdłuższym elementem, ale znów tutaj troszeczkę nam się uniosły włosy.
Okej, okay, więc możesz sobie już trochę zobaczyć, że środek tej naszej przestrzeni po kielicy zaczyna być bardziej wypełniony. Teraz sprawdzam sobie tylko z długości, bo przedtem pamiętacie, pracowałem też w przestrzeniach obracania głowy, więc obracam głowę maksymalnie. Bardzo mocno naprężam grzebieniem, wręcz leżącym na głowie. Bardzo mocno, wręcz moja klientka ma czuć, że ja ją ciągnę i te włosy naprężam mocno. Ok, zobaczcie, jeszcze to mam do odcięcia. Pani Maria Lagardić, pozdrawiam Białystok. Cześć Mariolko, czy widzimy się w Łodzi? Pan Marcin Okarma, pozdrawiam z UK. Marcin, pozdrawiam Cię Marcinku. Tak, tak, widzimy się. Marcinek, bardzo zdolny chłopak, nie wierzę w siebie. Aczkolwiek naprawdę był wypytany. Także Pan na pewno go trzeba chwalić. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. Słuchajcie, teraz przechodzimy do drugiej strony. Włosy, połówkę mojej partii oczesuję, bo jak pobierałem sobie pasma, to pobierałem sobie po pół centymetra z jednej, pół centymetra z drugiej strony, więc nie muszę już tych włosów szukać tego pasma, bo w ten sposób sobie przygotowałem wcześniej. Zabezpieczam włosy klipsem, tak żeby nic nie zabierać. I teraz znów radial. Jeśli widzę, że są włosy cienkie i nie mam za dużo cięcia, mogę sobie zwiększyć moją pasmo. Tu jest mój element. Jak widać, tutaj coś było osiągnięte. Pani Katarzyna Mrozowska, pozdrawiam Ełk. Cześć, dziękuję za pozdrowienia. Dziękuję za każde udostępnienie, które robicie. To też pomaga, że mamy większe zasięgi. Jest to też dla nas jakiś taki bonus, także dziękuję, bo również z tego, że wy udostępniacie, jesteśmy bardziej znani. Dajcie znać to, z kim się widzę w Poznaniu na targach. Ja jestem tylko, słuchajcie, w sobotę, więc jak będziecie, przyjdźcie się przywitać, dajcie znać, że oglądacie mnie na live'ach, że to wy jesteście, bo ja nie widzę tak naprawdę, nie wszystkich znam. Aczkolwiek bardzo dużo osób już przyjeżdża na szkolenia, więc już kojarzę. Pani Maria Lagardić, na pewno widzimy się. Pan Paweł Dudek, jak moja modelka. Pani Anna Skrzypa, czy to strzyżenie, ta technika nadaje się na każdej długości włosów, czy lepiej do linii ramion? Nadaje się do każdej długości, tylko miej na uwadze, co Ci to da, tak? Żebyś wiedziała sobie i wyznaczać sobie punkty, jeśli miałem długość, która była na dole, przenosiłem ją do góry. Czyli włosy z tej długości, jakby były, byłby moim punktem wyznaczenia. Jaki efekt Ci to da? Bo wiecie, ostre włosy można, tylko musicie być świadomi, co nam da ta technika, tak? Wynosząc ją w ten sposób. Ja tutaj tak naprawdę zdejmuję objętości, bo ja nie robię technik budujących, ale wewnętrznie będzie więcej dynamiki, tak? Zresztą jak popatrzymy na trendy modowe, to się odchodzi już od takich wyczyniętych, precyzyjnych form. Bardziej to wszystko idzie w taki nieład artystyczny, włosy trochę takie struszone, wiecie, z wiatrem. Pani Kasia Wyszkowska, udostępnione. Dziękuję Ci bardzo. Pan Paweł Dudek, będę. W Poznaniu, Pawełku, to ja wiem. Teraz będzie to samo hotel. Ja się muszę ją wyczesać. Ten zygzak nie jest pomocny nam przy tym, ale nie zawsze musi być łatwo. Cały czas widzicie, jak popatrzymy teraz na punkt, który jest tu, widzicie, on cały czas mi się łączy z tym elementem. Widzicie, mimo tak, że tu jest zygzak i kolejne elementy, to i tak cały czas biorę te włosy z tego punktu. I tego znów, jakbym wędrował, patrzcie, tu jakbym wędrował, brałbym kolejną pasmę i znów odczesywał do mojego punktu środka. I znów wynoszę do góry. Lecimy. I kolejny. Tutaj już będzie coraz mniej, bo dochodzę do części, gdzie jest ucho. A na tą część przy uchu mam pomysł.
Uśmiecham się, bo dostałem pozwolenie. Nie wiem, czy jest świadoma tego, co jej zrobię. Nie obecnie uszu. Zaryzykuję, słuchajcie. Muszę zmarszyć te włosy, dzisiaj to już mi się nie plenią. Pamiętajcie o wilgotności włosa. Ja bardzo pilnuję tych rzeczy. Oczywiście przez to też czyściej pracujemy. Więc podnoszę te włosy, wyczekuję głowę, głowę. Nie patrzę na to, że tam jest. Pani Max Medzi, ja jestem w pracy do 18 w sobotę, jak będziesz w Poznaniu? Jestem w Poznaniu, ale to wiesz co, jestem, sędziuję kreatora. Także też mogę się pochwalić, jestem przewodniczącym jury, także a nie znaczy, że będę łaskawy na was. Będę na pewno sprawdzał czystość pracy, dla mnie to jest bardzo ważne. Dokładność pracy. Pani Ilona Zięba udostępnione. Dziękuję, Ilonko. Słuchajcie, z drugiej strony to samo. Widać, że te włosy tutaj są dłuższe, gdzieś na części elementu długości, więc też pochylam głowę. Połówką mojej części odczesuję włosy. Skręcam głowę maksymalnie do boku. Pani Kasia Wyszkowska, gratuluję. Dziękuję ci bardzo. Kiedyś, słuchajcie, sam brałem udział w tych konkursach. Wiem, ile to stresu kosztuje, ale naprawdę będę zwracał uwagę na czystość pracy, dokładność pracy. Wręcz myślę, że będę podchodził i sprawdzał, więc będę wymagający, jeśli chodzi o ostrzeżenia. Bo po prostu lubię dokładność. Także nie wiem, czy dobrze zrobili, że nie dalej. Chyba jeszcze raz. Tak? I maksymalnie, prawda? Słuchajcie, dlaczego też pilnujemy tych wszystkich zasad? Bo jesteśmy w stanie później wrócić z klientką do obcięcia długości i powtórzenia tej samej fryzury. Okay? Okay. Tu mamy ostrzeżone te włosy. Nie przejmuję się tą częścią do uszu, bo widać, że tutaj jeszcze mógłbym też odciąć. Zobaczcie, te włosy tutaj nie mają jakości. One są wręcz jakbym miał wrażenie, jakby były takie rozdwojone i nie wygląda dla mnie to na zdrowy włos. Więc nie ruszam tego, tą część będę zaraz zaczynał przy późniejszym etapie. I teraz kolejny element, który jest tutaj. Bardzo dobrze wygląda w ogóle ta część, kiedy masz włosy i tylko cieniowane, więc to nie będzie problem. Widać, jak były włosy szczerzone, zobaczcie. Włosy były szczerzone w tej przestrzeni. Ok. Zobaczmy, czy ja mogę coś tu w ogóle dołożyć. Nie ma szans. Delikatnie, tylko tu gdzieś połączymy. Dajcie spodobać. Wyczesuję włosy do przodu. Czyli cały ten element tego prostokąta, który był zygzakiem, wyczesuję do przodu. I będę łączył z moją techniką. Pani Magdalena Gawlińska, Londyn, pozdrawia i do zobaczenia w październiku. O, super. Czyli zapisana. Okay, wędrujemy dalej. Tutaj jeszcze jakieś, zobaczcie, pojedyncze elementy. Czyli jestem w stanie dokładnie kontrolować to, co robiłem. Ja później tak szybciutko to rozesuję, wiki mi tylko przemyję włosy. Żebyśmy mogli wysuszyć. Pani Ada Strakosz, Holandia, pozdrawia. Witaj. Będziemy w październiku w Holandii, jeśli ktoś z Holandii nas ogląda. Chyba, że władza znów wymyśli nowego COVID-a. Andrzej Kic ogląda transmisję. A ja nie wiem, co to jest. Dołączył, tak? Tak, tak. Aha, dobrze. A to od ciebie, tak? Mąż Anetki, która tutaj była. W kręconych włosach. A, okej. To jedna brygada. Tak, dokładnie tak. Okej, okay. Przeniosłem włosy do przodu, ale też będę chciał przenieść tą część, która była do części białka, do tyłu, żeby oszyć sobie po mojej, idealnie do mojego układu. Czyli to jest ten mój ten element, który teraz będę wycinał.
Pani Wanda Grodek, a co dajemy Cię po strzyżeniu? A co dajemy Cię? Jeśli chcesz, żeby ładnie się włosy pofalowały, a wcześniej je mocno naprężałaś, to daje Ci lepszy efekt skrętu. Wiesz? To tak. I teraz, co teraz będę robił? Przykładam układ do mojego punktu, gdzie mam środek. Z niego wychodzę kątem do układania włosów. Widać, że przedtem był inny kąt. Okay. Tu był gdzieś taki. O, a tutaj jest ta długość. Więc... Pani Joanna Mazurkiewicz, czy będzie zapisany live, żeby zobaczyć początek, jak zrobić podział na pomarańczkę, bo się spóźniłam? To tak, będzie na pewno, więc tak jak mówiłem, wszystkie nasze live staram się zapisywać, zostawić je na dłużej, więc jeśli ktoś będzie chciał sobie tworzyć, bo świetnie ta technika nazywać, może się tą techniką różnić na krótszych włosach, ale też na dłuższych, na włosach kręconych, na włosach cienkich, bo również takie techniki dają dynamikę. Tym bardziej, że widzicie na Instagramie tych fryzur takich właśnie, które mają bardzo dużą lekkość, dynamika jest ogrom. Jest też fajna technika do zrobienia ją w salonie. Myślę, że jest komercyjną techniką, bo Pani Ada Strakosz, super, odezwę się po więcej informacji na priv odnośnie szkolenia w Holandii. Tak, słuchajcie, jeśli ktoś jest zainteresowany szkoleniami z nami, piszcie do nas po prostu. Najlepiej jak dzwonicie do nas, bo też wtedy jest łatwiej porozmawiać, czy też jakie macie oczekiwania, bo też do nas piszą ludzie, którzy nie mają nożyczek, nie mają już mojego życia i pytają, czy również prowadzimy takie szkolenie. Tak, prowadzimy również szkolenie na osób, które nigdy nie trzymały nożyczek w ręku. Pani Monika Michalik dołączyła do transmisji. To samo zrobimy z drugiej strony. Odczesuję moją połówkę. Pan Robert Jarząbski dołączył do transmisji. Cześć, Robercie. Pani Iwona Wójcikiewicz dołączyła do transmisji. No to słuchajcie, ja muszę czytać wszystkich co ten, tylko jak będą jakieś pytania i jakoś się przywita, to no właśnie na razie nic nie ma. Nic nie ma? Za dobrze tłumaczymy, czy... Okej, to samo z drugiej strony, zobaczcie, zmieniłem pozycję, aczkolwiek mogłem być z tamtej strony, no tylko tak, żeby Wiktor nie przeszkadzać, żeby się dobra, bo cały czas, bo pilnujemy tego. Okej, widać, że z tamtej strony mieliśmy więcej do obcięcia. Pani Arletta Jadwiga Toman, Sebastian, czy wiesz już, kiedy będzie szkolenie marketingowe w UK? Słuchajcie, to szkolenie marketingowe będzie przerzucone na kursie edukatora. Będzie tam połączone właśnie. Bo nie jesteśmy w stanie zebrać grupy na to i na to, więc na kursie przygotowawczym pod to będzie takie szkolenie. I tam będzie się specjalistów. Każde dziedziny, socjologa, psychologa, psychologa, fotografię, PR-u, social mediów itd., itd. Pani Hanna Klawińska, witam serdecznie. Cześć, dzień dobry, witaj. Pani Monika Łysik, witam. Cześć. Słuchajcie, dobra, teraz przechodzę do elementu, jaki mi został, ten element, który jest super. Zobaczcie, te włosy, jak mówiłem, nie mają tutaj jakości. Jest to włos, który jest tutaj bardzo cieniutki. No i mam na to pomysł. Może mnie zabiję. O Boże, słyszeliście? O Boże. Jak się zapytałem, czy się boi, co mi odpowiedziałeś? Tak. Okay. Chodźcie, mamy tutaj dyskonekcję trochę na włosach, ale jak strzeszemy te włosy, to pięknie się zachowuje, nie widać przejść na włosach. Ale jak wprowadzimy rękę, to te włosy żyją. Zobaczcie, jak się pięknie unoszą, dynamicznie i podbijają się te włosy. Zresztą włosy się efekt też po wysuszeniu. Wchodzę do elementu, jakim jest bok. Czyli okresuję części, które miałem tutaj oddzielone. To jest ten element, który jest tutaj. Pani Monika Kras, witam serdecznie. Ja dopiero po pracy. Mam nadzieję, że live będzie zapisany. Pozdrawiam serdecznie. Pani Monika Kras. A Monia wyłącznie, właśnie wyłączyli. Tylko dla tych, którzy są od 8, także panią tam usuniemy.
Kto to pomyślał przychodzić teraz na live'a do nas? Ja panią kojarzę, ja panią kojarzę. Pani Monika Paszkowska, piękna, czysta praca, będzie mi bardzo mi się podoba. Słuchajcie, próbujcie sobie, bo jeszcze jedna rzecz. Wszystkie techniki, które wam pokazuję, są techniki, które również robię w salonie, okay? To nie jest tak, że ja wam tutaj wymyślam sobie jakieś inne rzeczy, które się nie można przerzucić do pracy w salonie. Jak najbardziej tą pracę komercyjną, okay? Patrzę sobie teraz na układ twarzy, patrzę na tą grzywę, którą mam. Co tutaj mogłoby się dziać? Zobaczcie też na układ twarzy, ona jest bardzo podłużna, okay? Jak myślicie, co zrobię? Obecnie tak? Nie. Słuchajcie, jeśli mamy buzię prostokątną, przełamujemy w kościach policzkowych, ok? Więc będę chciał tutaj na tej przestrzeni gdzieś ucha wyciąć krócej. Zgadzacie się na to? Dajcie znać. Serducho, jak będzie co? Albo ustalamy. Serducho, nie, dobra, nie będę się spraszała. Pani Monika Kras, panie Sebastianie, sercem już od godziny 20 z wami. Mówię, Monia, tak na poważnie będzie live zapisany. Ja wygłupiam się oczywiście, wiedziałem, że to ty mogłeś sobie na to pozwolić. Słuchajcie, jeszcze co patrzę. Patrzę na długą szczurę, miałem ciętą w tej przestrzeni. Jak opadnie, ona będzie dłuższa, tak? Czyli już mi się tworzy kolejna bryła, okej? Okay? Więc wyczesuję te włosy. Wyczesuję, musisz z tej strony sobie uczyć. Stej. Tam ty nie będziesz widzieć. Wyczesuję włosy diagonalnie, bo chcę troszeczkę wydłużyć przy twarzy. Wow, Sebastian, ty jesteś pewny? Nigdy w życiu nie byłem niczego pewny. Pan Paweł Dudek, tak, super. Słuchajcie, kiedy wycinam sobie jakąś długość, sugeruję się albo okiem. Jeśli miałbym szczupłą twarz, zrobiłbym to samo, tylko wyciąłbym w taki sposób. Tnę albo do nosa, albo do ust. Pani Kasia Wyszkowska, dolny płatek ucha zakryty. Poszło. Nie będę w ogóle tego łączył z częścią tyłu. Znów naprężam włosy. Cofam nożyczki cały czas do tyłu. Moja część jest tylko i wyłącznie do części ucho. I kolejna partia. Jaką ja mam tam rzeźnię, muzykę? Pani Sylwia Grzechowiak, jest pan mega. Dziękuję ci bardzo. Bardzo mi miło. Słuchajcie, też wycięcie w taki sposób. Może teraz odczucie tutaj naszej Kasi być ja pierdzielę. Ale to jest normalne. Dwa. Co będę teraz robił? Kiedy wyszczywam sobie tą część, będę chciał, żeby to nie było też takie płaskie, więc będę wybierał również radialne podziały. I teraz co zrobię? Moja długość, która jest tutaj, widać tą długość, będę sobie przykładał grzebień i w tej przestrzeni spadły mi te włosy, które są najdłuższe, będę wycinał ten element. Spowoduje to, że na tej przestrzeni będą te włosy jeszcze miały większą lekkość. I znów pracuję radialnie i będę docinał do tej mojej partii, którą uszczygłem. Pani Agnieszka Lębicz, tak, tniemy. To jest mój punkt. Pani Magdalena Zimny, witam. Zobaczcie, tu jest mój punkt pod spodem i odcinam idealnie do tego punktu. I znów kolejny radial. I znów wyczesuję włosy. Pan Piotr Drzestwa, do zobaczenia w Poznaniu, Sebastian. Cześć, Piotruś. Jestem Piotruś tylko w sobotę, jakby coś, dobra? Bo muszę później jadę do Łodzi szkolić. Okej, okay. Te włosy tutaj w tej przestrzeni już nam troszeczkę podniosły, ale przez to, że przekrąkowałem włosy, one przy twarzy zostały wydłużone, okej? Okay? Pani Wanda... A element... Pani Wanda Grodecka, muza super. Zobaczcie, teraz te włosy dłuższe z góry opadły mi na tą przestrzeń, więc to ucho będzie zasłonięte, ale przez to, że zbudowałem tutaj objętość, zobaczmy też na twarz. To jest ta strona... która jest mocniej wycięta, okay? A to jest to drugie, czyli... Pani Agnieszka Szerszeń, co daje cofanie nożyczek do tyłu? Kwestia układania włosów, czy one się mają odwijać, to wszystko ma znaczenie, nawet w ten sposób, okej? Okay? Okej, okay, teraz przechodzimy do części, która jest z drugiej strony. Znowu mam ten element, zobaczcie, tu jest.
Więc wyczesuję włosy, tylko zabezpieczam sobie elementy. Pani Karolina Frontczak, kiedy jest szkolenie w Łodzi? Słuchaj, 8. Karolcia, 8-9 bodajże, ale nie wiem, muszę w kalendarzu. Napisz do mnie, to ci dokładnie powiem. To nie wiem, czy tam grupa się zebrała, czy nie, także nie wiem, tego mogę ci dać na miary, to są tam, albo zadzwoń do nich po prostu się skontaktuj. Albo napisz do mnie, to ci też powiem. Okej, okay. Oddzielona część. Okej, okay. W ten sam sposób. Patrzcie, już jest spokojna. Pani Karolina Frontczak, ale to u was? Nie, nie, jest w Eurofryzie. Moczę te włosy, słuchajcie, muszę zadbać o jego wilgotność. Ta sama zasada. Pak, wybieram sobie diagonalnie. Naprężam mocno. Przykładam sobie ucho, żeby mi nie przeszkadzało, czy nie. W ten sposób dostanę sobie długość. Ja ją też chciałem do ust. Postawiam to samo z drugiej strony. Wtedy mam kontrolę symetryczności. Zawsze ten tak zamom, jak ktoś na stronę będzie łatwiej, będą lepiej widzieć, wiesz? I to samo. Zobaczcie, jaki podział taka linia, więc też w taki sposób zrobiłem. Kolejny element, ten sam sposób, czyli dokładam po centymetrze. Obracam sobie głowę do boku, wyczesuję włosy. Pani Karolina Frontczak, dobra, to już wiem wszystko. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Wyczesuję te włosy i zobaczcie też, co ja zrobiłem. Nie cieniowałem tej przestrzeni, to też nie wiem, czy zauważyliście wcześniej, jak był podział, że tu jest mój punkt, jakbyśmy przyłożyli głowę, grzebień do głowy, to mój środek jest tutaj, ja go przeniosłem dalej. Dlaczego? Bo te włosy tutaj nie miały dużej gęstości. Więc przesunąłem mój przedziałek, dostosowałem go do gęstości włosa, bo gdybym miał bardzo dużo włosu, mógłbym wyżej albo niżej, w zależności od tego, co bym chciał uzyskać na włosach. Okej, wyczesujemy. Pani Katarzyna Krzykała, czy jest planowane szkolenie w Katowicach? W Katowicach. Słuchaj, jeśli będziesz chciała, żebyśmy zorganizowali w Katowicach, to zbierzesz grupę, jak najbardziej możemy przyjechać do Katowic. No, stricte nie mamy ustalonego grafiku do Katowic, ale my jesteśmy blisko Katowic, bo jesteśmy w Tarnowie. Więc z Katowic tutaj masz 2 godzinki, w zależności jak jeździsz. Jeśli jeździsz wolniej, to 2,5. Okej, widać? To samo jest tutaj. Teraz co będę robił? Wybieram to samo z tego punktu, wybieram diagonalnie, podnoszę sobie włosy, wypadną mi włosy i tu jest ten element. Zobaczcie, pak, 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 pak. I kolejny, w ten sam sposób do naszej jedyneczki. Oczywiście włosy są uniesione, dzięki temu linia będzie się w taki sposób przenosiła. Pan Axel Elkadi, witam. Mam pytanie, czy łatwo jest przejść z barberingu na fryzjerstwo? Z góry dziękuję. Słuchaj, jak najbardziej. Fajnie w ogóle, jak często fryzjerzy męscy przechodzą i teraz mam taką okazję szkolić paru barberów. Jest to bardzo dobre. Wiesz dlaczego? Jeśli umiesz pracować na nożyczkach i grzebieniu, później łatwiej ci będzie pracować z kobietami z krótkimi fryzurami. A często fryzjerzy mają problem właśnie z formami krótkimi, bo nie umieją pracować z krótką formą. Łaciuchę zasłonięte, pani szczęśliwa. Tak. I teraz element górny. Zobaczcie, też nam opadnie i stworzy nam kolejną bryłę. Tutaj widać, że jeszcze gdzieś jeden włos mi się wyciął. Zobaczmy. Mam go. I wracam do tej samej bryły. I w ten sposób, słuchajcie, uzyskałem strzyżenie włosów na całości. Mam włos z tyłu, mam dynamikę tych włosach. Teraz Wiktoria poprosił tutaj do umycia. Zobaczcie na kształt twarzy, jak wygląda teraz buzia. Czyli wycięcie elementu, jak zmieniło się układ twarzy. I zaraz też te włosy będą używane, te produkty do włosów kręconych. Dynamika tego włosa, lekkość, swobodnie te włosy będą pracowały. I co jest niesamowite, te włosy będą się długo układały, tak?
Także ja wam teraz rozrysuję, także przywitam się z wami. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, także tak wygląda to na mokro. A teraz przerysuję to, postaram się to przerysować w miarę na rysunku. Także jeśli nie będzie tak ładnie jak szerzenie, to wybaczcie, bo jeszcze nie jestem obyty z tym sprzętem. Tu jest nasz manekin. Wybiorę nasz podział. On był gdzieś, powiedzmy, taki. To samo było w tej przestrzeni. Tak, były dwa elementy. Okej. Okay. Dobra, i teraz tak, czy ja mam tutaj... O, jest okej. Okay. Mam, tu pojawił mi się kolejny manekin. Więc tu będą nasze... Tu będą nasze zygzaki. Powiedzmy, że one były takie. I teraz wynosiliśmy te włosy do przestrzeni. Co to jest? Takiej. I nasze szerzenie było na tutaj, na pocholonej głowie na 180. Ok? Także miejcie na uwadze, że te włosy były wyniesione tu. Linia cięcia była... Czemu to nie wskoczyło? Więc jeszcze nie jestem obcykany w tym sprzęcie. O, jest. Linia cięcia to kolor niebieski, linia pasmo odchodzące od głowy to kolor zielony. Wybieraliśmy podziały, które były... No nie tak. Kolor zielony, czarny. Sorry, zasłuchajcie, bo widzę, że lepiej tnę niż rysuję. A przynajmniej na tym sprzęcie. Wybieraliśmy w taki sposób i przekierunkowywaliśmy je do naszego... Czemu nie wyskakuje, słuchajcie? Pióro. Okej, już wiem, dobra. I przekierunkowywaliśmy włosy do naszego pasma. Wszystko do jedynki. Tak było? Dobra, i teraz przesuniemy znów. Czy tu mamy jeszcze jedno, czy już nie mamy? Nie w tą stronę, dobra. Tutaj rozrysuję jeszcze odejścia pasm na głowie. Kolor czarny zrobimy. To będzie podświetlacz czarny. I tutaj nasze podziały były w ten sposób wybierane. Sorry za jakość. I teraz pach. Wszystko było przeniesione do naszej jedynki, ale do 180 stopni. Tak jest? Ile potrzeba minimum czasu? Słuchajcie, no ja nieraz szerzenie wykonuję w 6 minut, tak? Jeśli wiesz, co masz robić i rozumiesz, a tak też tego uczę na szkoleniu. Słuchajcie, chyba narysuję to szybciej na tym tutaj. Odwracam kamerę, więc jestem z wami. Będzie mi łatwiej, bo słuchajcie, jeszcze nie obcykałem całego tego sprzętu. Dwa, ciężko mi trzymać kamerę, rozrysowywać. W ten sposób będzie szybciej. No nie wiem, uczestników tutaj szkolenia, którzy u mnie są, najlepiej spytać. Słuchajcie, no w zależności, no nie chcę mówić, bo ja nieraz mówię, no szygę czasem 40 minut, a czasem szygę 6 minut, więc no ciężko mi powiedzieć. Kwestia gęstości włosów, pomysłu, czy pierwszy raz klientkę, bo wiadomo, że ten pierwszy, to trzeba też trochę ją dłużej pomęczyć, bo nie znamy też głowy. Dobra, teraz tak, zaczęliśmy później element wybrania grzywki. Tu był taki element, tu będzie nasz tył zygzakowaty. Jeśli nie jest 1:1, to sorry. Tu tak samo był zygzak.
Teraz pokażę włosy na elemencie grzywki tutaj. Były wynoszone do tego punktu i były strzyżone. Nałóż mi pianki tej, dobra? I pomieszaj mi z olejkiem hydra, dobra? Tu będziemy używać, słuchajcie, pianki Stronga oraz produktu hydry. Oczywiście seria Bioactive. Jeśli macie efekty w waszym produkcie, że na przykład może być za ciężka pianka, dołóżcie właśnie na troszeczkę olejków, będziecie mieć wyrównane. Czyli tu było na 180 stopniach wyniesione. Ja tutaj zapisuję 180 stopni. Sorry za ten rysunek, ale kolejne włosy, już ta przestrzeń, która jest tutaj, włosy były przekierunkowane do przodu, czyli tu już osobny jest element i on był strzyżony w ten sposób. Ok? To, co pokazywałem, że odwracaliśmy głowę i było też 90. Tak jest? Więc tutaj tak. W tej przestrzeni będziemy mieć włosy odchodzące. Popatrzcie, byłaby pochylona głowa, to byśmy mieli. Teraz zrobię specjalnie, pochylam głowę, tak? Tak jak było podczas mojego strzelenia. Robię prostą linię i odcięcie było również na 180. Teraz włosy tu były przeniesione do tego punktu, ale jak wrócimy, zobaczcie, wtedy nie jest to tutaj, tylko jest w tej przestrzeni. Ok? To samo zrobiłem na tej przestrzeni. Też była pochylona głowa. Włosy też były wyszerzone idealnie prosto, wyniesione i linia cięcia była w tej przestrzeni. I włosy z tego punktu były znów przeniesione do naszego elementu. Jeśli chodzi o tą część, która jest tutaj, włosy wynosiliśmy w ten sposób i przenosiliśmy tutaj. I tu jest strzyżenie naszej formy. Czyli stworzyłem, popatrzcie, ile brył. Tu jest element, który był też na częściach boku. Też to rozrysuję. To jest ten element. I on był ostrzyżony w ten sposób. No i nasze cieniowanie radialne, które było przekierunkowane też do jednego punktu. Słuchajcie, teraz będę suszył włosy, więc jak chcecie, to zaczekajcie. Ja wiem, że to jest nudne i stracimy czas na to. Zawsze mówię, że kiedy to robię, to wolałbym ostrzyc jeszcze dwie klientki, więc byłoby lepiej. Dobra, teraz tak, poproszę Wiktorię jeszcze, żeby wróciła z kamerą. Włączamy ciepły strumień, mały podmuch. Ok, produkt już nałożony? Tak. Dobra, co teraz robię, słuchajcie? Zawsze najbliższy element włosów jest tutaj. Rozstosowanie? Tak. Dobra, produkt już dałeś? Tak. Dobra. W momencie, kiedy macie włosy, które nie są aż takie ładne, jeśli chodzi o kręcone, możecie je troszeczkę dobić, ok? One wtedy mają łatwiejszy, lepszy skręt, ale jak macie włosy, które są mocno kręcone, nie róbcie czegoś takiego. Znaczy, że wtedy się włosy puszczą, ok? Więc ja poproszę, żebyś pochyliła głowę z kolana. No, pochyl się. Ja bym się chciała pochylić. Pochyl się. Ok? I teraz będę suszył. A gdzie jest moja na przykład? Ta spadła? Spadła.